Dzień Pański przyjdzie dla każdego z nas, bez wyjątku. Być może w najmniej oczekiwanym przez nas momencie przyjdzie jak złodziej w nocy. Czy nas zaskoczy? Czy jesteśmy dzisiaj przygotowani na Jego przyjście? Gotowi z radością porzucić doczesny żywot, wszystkie Jego sprawy, radości, zmartwienia, całe zabieganie i troski? Zbliżający się koniec roku liturgicznego wzbudza w nas w jakiś sposób zadumę nad przemijaniem i tym, co ostateczne. Bez wątpienia jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ nikt z nas od niego nie ucieknie. Każdy z nas będzie musiał przeżyć ten dzień. Być może jako pierwszy z dni, które w całym naszym życiu naprawdę poświęcimy Panu, w których będzie On panował całkowicie w naszych sercach. Czy jesteśmy gotowi na to i żyjemy właśnie tą perspektywą czasów ostatecznych? Aby w codzienności zabiegania zobaczyć Boga, który towarzyszy nam, przygotowuje nas właśnie na ten dzień spotkania z Nim. Jednak pomimo tej ciągłej troskliwej obecności w życiu każdego z nas, Bóg, trzeba prawdę powiedzieć, może pozostawać dla nas bardzo odległy i obcy, ponieważ w codziennym zabieganiu możemy gubić gdzieś tę obecność. Nie twierdzę, że owo zabieganie jest złe. Nie jest. Jest ono konieczne i potrzebne. Jednak cała ta troska, jaka nam towarzyszy o to, co mamy jeść i z czego mamy żyć, może być niebezpieczna, jeśli zabraknie w niej owej perspektywy, kiedy zapomnimy, dokąd ma nas tak naprawdę prowadzić owo zabieganie, co jest jego celem ostatecznym. Dlatego każdy z nas otrzymał garść talentów. To wszystko, kim jesteśmy, co posiadamy, zawdzięczamy właśnie tym talentom, jakie otrzymaliśmy do Boga, abyśmy mogli rozwijać się ku życiu wiecznemu. To, kim jesteśmy i co mamy, tak naprawdę nie tyle jest, uczciwie trzeba powiedzieć, efektem naszej pracy, ale bardziej darów, które wykorzystaliśmy. Chociaż trudno nam się do tego przyznać. Bo cóż nam by przyszło z trudu pracy, gdyby nie zdolności, jakie posiadamy? Są w nas pewne bariery, których nie przekroczymy. Choćby zdolności lingwistyczne, dobra pamięć, wrażliwość, inteligencja i wiele innych cech, które otrzymaliśmy. To one stają się fundamentem, na którym możemy budować to wszystko, co osiągamy w tym życiu. Tak, aby stało się to fundamentem na życie wieczne. Sługa z dzisiejszej Ewangelii, który otrzymał 5 talentów, mógł w ostatecznym rozrachunku oddać 10 tylko dlatego, że otrzymał je wcześniej. Nie znaczy to, że talenty, które otrzymaliśmy, wszystko za nas załatwią. Bynajmniej. Potrzebna jest także praca i wysiłek, aby je rozwinąć. Właśnie ta praca, można powiedzieć, prowadzi nas ku zbawieniu. Gdyż można zakopać swój talent, ale tak naprawdę fundamentem jest to wszystko, co Bóg nam dał jako wrodzone. Dlatego wciąż potrzeba tego ducha dziękczynienia. Dziękczynienia składanego Bogu za wszystko, co mamy, za to, co posiadamy. Taka postawa pozwoli nam przygotować się na ostateczne spotkanie. Postawa wdzięczności i dobrego wykorzystywania darów, które otrzymaliśmy. Pamięć o Bogu w szarym, pełnym zabieganiu dnia jest niezwykle trudna. Dlatego tym bardziej winienem starać się wraz z Bogiem i dla Niego podejmować trud codziennej pracy, wszelkich obowiązków, tych najbardziej zwykłych. Bo z tego wszystkiego, co robię, i tak ostatecznie rozliczę się przed Bogiem. Przed Nim stanę, jak owi słudzy,
i zdam sprawę ze swego zarządu. Moje życie, moja praca są moją drogą do nieba już dzisiaj. Są moim przygotowaniem na to ostateczne spotkanie z Bogiem. Nie w jakichś wielkich chwilach, ale w zwykłej codzienności, której staram się być wierny. Spotkanie z miłością, w którym się okaże, że trud, jaki podejmowałem, jest niczym w porównaniu do nagrody, jaka na mnie czeka. Tak więc czuwajmy w tym wszystkim, co robimy, czyniąc to z Bogiem i dla Niego. Już dzisiaj, w codzienności spraw, odnajdując swoją drogę do nieba.